Nedożyliwo i zdusił gaz. Jakoś powiedzieć, że filmujesz się, kurde, jakoś się uczesał taki, wiesz, nieokrzesany. Bardzo się zmachałaś? Nie, co ty? Biegusiem, spacerek. Tomku, jakie nastroje przed bardzo mocno tymicznym dniem? Sprężę pełen, gacie pełne. Człowiek w czarnej koszulce. Jak przed startem? No przed startem dobrze, ja myślę, że jeśli tylko gliding zamoknie, linki się nie postoją, czołówka, to będzie dobrze, no czołówkę trzeba będzie gonić. Tam szansa na zwycięstwo, no tak, jeżeli się czołówka wali w ścianę deszczu, to można myknąć jak się słońce pojawi. Taki mam plan. Everything is in the shadow. Even the starting place we have. Dzisiejszy task zapowiada się pochmurnie. Nie, no. Dzisiejszy task zapowiada się emocjonująco, a to, że jest pochmurnie, to zupełnie inna historia. Taka dywersja. Obcinasz linki waliczem. No, to jest właśnie uprzążę. Jednego traci walicz. Trzeba tak zrobić, tak. Trzeba zacząć od oplotu, żeby się nie kapnął. Jak to było, że chciałeś się wymigać od zawodów? No tak, no wiesz. I zasymulowałeś trudne były warunki, glebę. No i pomyślałem sobie, a zrzucę połówkę i spiralką na połówce wkręcę się w ziemię. Ale jednak mimo wszystko usiłowałeś zapas rzucić. Tak, tak, wiesz, przy samej ziemi, żeby nie powiedzieli, że coś tak, żeby komisja nie powiedziała, tak, że nie użył zapasu. To było z tego, żeby przepisy jakby, żeby tak, formalności. Tak, tak. Zrobiłeś metę razem ze mną. Tak, bez punktów. Jeden punkt. Jeden punkt zrobiłem i to wszystko. Za słabo było. Słabo było. Za słabo. Ale ciekawy jestem, jak będą się mieli ci, co tam po tym lesie jeżdżą. No myślę, że organizatorzy chyba nie będą zadowoleni z dzisiejszych decyzji. Chyba nie. No to jest kwestia pnięcia autobusu. No tak, a i paru drabin. Pan drabin. Już tam ktoś jest? No nie, jeszcze nie, ale tam jest szansa, nie? To oni się podnoszą.